Cześć! Dzisiaj będzie film o mieszkaniu, a konkretnie o mieszkaniu studenckim. Gdzie to mieszkanie znaleźć, jak je znaleźć, no i oczywiście na co zwrócić uwagę. Bardzo Was to interesowało i stwierdziłam, że jest to ostatnia pora, kiedy mogę nagrać ten film i dodać. Także potem pojawią się ewentualne tematy o USOS-ie i o innych tam kwestiach, które Was interesują. Stwierdziłam, że odcinek o mieszkaniu po prostu powinien się pojawić wcześniej. No i jeżeli zaczynamy temat szukania mieszkania, to zaczynamy od tego, gdzie to mieszkanie chcielibyście mieć. To znaczy, czy to będzie akademik, czy mieszkanie studenckie, czy pokój jakiś, czy może kawalerka. Musicie po prostu się zdecydować, czy szukacie mieszkania ze znajomymi, czyli na przykład w dwie osoby, w trzy osoby albo więcej, czy po prostu szukacie pokoju, czyli po prostu z innymi studentami szukacie jednego wolnego pokoju albo miejsca w pokoju dwuosobowym. Czy też na przykład wolicie kawalerkę albo akademik. To już zależy od Was, od tego, ile chcecie przeznaczyć pieniędzy na mieszkanie, czy na przykład wolicie akademik albo czy wolicie po prostu mieszkanie studenckie. Także tutaj trzeba się zastanowić i się zdecydować, ponieważ moim zdaniem wszystko się od siebie różni i wszystko ma swoje plusy i minusy. Także moim zdaniem trzeba to po prostu rozpatrzeć. Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, czyli wynajmowanie ze znajomymi, to moim zdaniem jest to super opcja, ponieważ najprawdopodobniej są to osoby, które znacie już dłuższy czas, a może nawet kilka lat. Może osoby z Waszej szkoły, z osiedla, czy tam po prostu z rodzinnego miasta i wtedy macie pewność, że nic Was nie zaskoczy. Oczywiście coś tam może Was zaskoczyć, ale po prostu znacie już te osoby, wiecie kto to jest. No i to na pewno jest jakoś tam komfortowe, nawet w takim psychicznym, wiecie, mniemaniu, że no nie boicie się z nimi zamieszkać, ponieważ czasami trafią się tacy lokatorzy, którzy mogą na przykład mieć pająki w pokoju, bo o takich słyszałam, albo po prostu bałaganiarze, także no trzeba na to uważać. Kiedy szukacie mieszkania ze znajomymi, to zazwyczaj są to mieszkania dwu-, trzypokojowe. No i takie trudniej znaleźć, ponieważ o wiele więcej jest ogłoszeń typu wynajmę pokój, szukam pokoju jednoosobowego, więcej jest tych pokoi niż całych mieszkań, ale bez obawy tych mieszkań też jest dużo, także da się je znaleźć, trzeba po prostu cierpliwości. No i tutaj przychodzi kwestia ceny mieszkania. Jaka to jest cena? Często pytacie, jakie są ceny mieszkań w Toruniu. Ceny mieszkań są różne i to nie tylko w zależności od miasta, ale i od osiedla, od tego jakie to są bloki, jakie w nich jest ogrzewanie, wszystko tak naprawdę wpływa na kwotę ostateczną, także pamiętajcie, że inne ceny mieszkań będą w Toruniu, inne ceny mieszkań będą w Poznaniu, Warszawie czy w innych większych miastach, ponieważ mam znajomych, którzy płacą podobne kwoty co ja za o wiele niższy standard i przypuśćmy za mieszkanie w pokoju w dwie osoby i tak dalej, także to naprawdę zależy od miasta, od mieszkania i budynku. Teraz co wchodzi w tą cenę mieszkania, bo ja sama nie zdawałam sobie do końca z tego sprawy, jak to wszystko się przelicza. Jeżeli wynajmujecie mieszkanie na przykład z koleżanką, żeby mieć, każda żeby miała swój pokój, no to na pewno musicie liczyć kaucję, która pójdzie do właściciela. Ja aktualnie wynajmuję drugie mieszkanie i w obu przypadkach była to kaucja w wysokości 1000 zł, czyli jeżeli są tu dwie osoby, to płacicie po 500 zł kaucji i w razie jak coś tam się stanie w mieszkaniu, to ta kaucja jest po prostu takim zabezpieczeniem dla właściciela. Kolejna rzecz, która też jest istotna, zwracajcie uwagę na to, czy mieszkania są od agencji nieruchomości. Ponieważ moje pierwsze mieszkanie nie było od agencji nieruchomości, ale już drugie tak. No bardzo nam się podobało, więc z koleżanką stwierdziłyśmy, że mimo to bierzemy. No i to się po prostu łączyło z tym, że musiałyśmy zapłacić 700 zł do agencji nieruchomości. To wychodzi 350 zł na osobę. No są tu na pewno jakieś koszta już dodatkowe, ponieważ dajecie na początek kaucję, dajecie też opłatę do agencji, no i następnie musicie też opłacić miesiąc, także to są takie większe koszta na początek. Ale bez obaw możecie znaleźć mnóstwo pięknych mieszkań nie z agencji nieruchomości. Po prostu czasami tak się zdarzy, że są
po prostu ładniejsze mieszkania i właściciele oddają je do agencji i ta agencja na tym zarabia. A więc tak jak już powiedziałam, wchodzi kaucja, wchodzi jakaś tam ewentualna opłata do agencji, wchodzi opłata za mieszkanie, czyli na przykład 1000 zł, czyli przypuśćmy po 500 zł na osobę, plus jakieś tam rachunki, tak? Czyli woda, prąd i tak dalej, ewentualnie to wszystko nazywamy mediami, ewentualnie jakiś internet czy kablówka, po prostu telewizja, to zależy. U nas na przykład ani w tym mieszkaniu, ani w poprzednim nie było internetu, nie było telewizji, także tych opłat nie było, więc jeżeli byśmy nie chciały, to nie musiałybyśmy nic płacić. Ja mam swój internet, także nie musiałam się tym martwić, ale aktualnie planuję po prostu jakąś kablówkę pociągnąć tutaj, także też to będą jakieś dodatkowe opłaty, nie wiem, 40 zł czy coś takiego. Kolejna rzecz, na którą też warto zwrócić uwagę, to ogrzewanie, ponieważ często te opisy mieszkań na stronach typu OLX czy jakieś tam inne strony, na których szukacie mieszkania, nie zawsze mają ten opis bogaty, jest przypuśćmy napisane tylko, że jest jeden pokój, taka kwota, taki adres i to w sumie tyle, ewentualnie jakieś zdjęcia. Także pamiętajcie, żeby o wszystko się dopytywać, łącznie właśnie z takimi rzeczami jak ogrzewanie, bo teraz szukacie mieszkania, jest ciepło, ale zimą jednak nie chcielibyście zamarznąć we własnym pokoju. Także ogrzewania mamy centralne, które chyba najbardziej się poleca, ponieważ no, zawsze będziecie mieć ciepło i no, nie będziecie chorować. Ono zazwyczaj jest w czynszu, także nie musicie dopłacać. Drugie to będzie gazowe. Ono nie musi być złe, jeżeli są szczelne okna, ale zazwyczaj wychodzi po prostu drożej niż to centralne. No i mamy też elektryczne, ale to już jest jeszcze bardziej kosztowne. Następna ważna kwestia to jest lokalizacja mieszkania, jakiego szukacie. Ja Torunia nie znałam aż tak dobrze, jak mi się wydawało. Myślałam, że Toruń jest tak blisko mojego miasta, to na pewno go znam i tak dalej. Byłam w wielkim błędzie, ponieważ miasto tak naprawdę dopiero teraz mogę powiedzieć, że trochę znam, ale i tak nadal poznaję. Jeżeli wyjeżdżacie do dużo większego miasta, no to na pewno będzie problem, jeżeli go nie znacie, ponieważ no nie orientujecie się, gdzie jest lepsza lokalizacja, gdzie lepiej mieszkać, gdzie lepiej nie mieszkać, gdzie będzie Wam bliżej i tak dalej, więc ja Wam zwróciła tutaj uwagę przede wszystkim na to, jak daleko macie do Waszego wydziału, czy macie na różnych wydziałach zajęcia, czy na jednym. Ja tylko raz w tygodniu miałam zajęcia na głównym wydziale uniwersytetu, a tak to miałam na moim wydziale i do niego po prostu sobie mogłam dojeżdżać. I z tego mieszkania, i z poprzedniego nie miałam jakoś bardzo daleko, więc nie było to jakoś godzina dojazdu czy coś takiego, chociaż wydaje mi się, że w Toruniu godzina to się jedzie na drugi koniec miasta. No ale zwróćcie na to uwagę, żeby nie jechać rano za długo, może 20 minut będzie maksymalne dla Was, może 15, to już zależy od Waszych preferencji. Ale też bym zwróciła uwagę na to, czy są przystanki autobusowe, czy tramwajowe, czy jedno i drugie. Bo to na pewno jest wygodne, jeżeli są przystanki tramwajowe, to tramwaje jeżdżą często. No i jeżeli gdzieś tam się spóźnicie na przystanek, to za chwilę będziecie mieć kolejny tramwaj i się nigdzie nie spóźnicie. Zwróciłabym też uwagę na sklepy, czy są jakieś sklepy pod blokiem, czy jakaś Biedronka gdzieś jest, czy no wiecie, po prostu, czy są takie najbardziej potrzebne rzeczy blisko Waszego miejsca zamieszkania, typu właśnie sklep, przystanek, jakaś apteka, bo czasami coś się stanie, że Was rozboli głowa albo zachorujecie i nie będziecie jechać 2 godziny do jakiejś tam apteki szukać. A jak to sprawdzić? No, to jest bardzo proste moim zdaniem, teraz kiedy w internecie możemy znaleźć wszystko. Spodoba Wam się jakieś mieszkanie, jest podana ulica, wpisujecie po prostu w mapę na Google i tam możecie oznaczyć sobie, żeby Wam się pokazywały jakieś tam sklepy, stacje benzynowe i tak dalej. Na pewno też możecie wejść sobie na jakdojadę.pl. Ja z tego korzystam codziennie, zwłaszcza kiedy jeżdżę na moją uczelnię, ponieważ to jest aplikacja do takich większych miast, Toruń już tam też się zalicza, Bogu dzięki. No i tam możecie wpisać sobie swój adres, adres uczelni i Wam się pokażą wszystkie aktualne autobusy, tramwaje, które tam dojeżdżają, ile będziecie jechać, ile to jest przystanków, ile musicie dojść ze swojego mieszkania na ten przystanek. I w taki sposób możecie sprawdzić, czy dla Was to jest wystarczająca odległość od mieszkania do wydziału,
czy może za daleko. Także to są takie rzeczy, o których na początku się nie myśli, ja też o tym jakoś za bardzo nie myślałam. Jak teraz sobie przypominam, gdzie ja mieszkania oglądałam, no to miałabym po prostu, no, niewygodnie. Warto też zwrócić uwagę na to, czy mieszkanie jest, tak w przypadku Torunia mówię, za mostem czy przed mostem, ponieważ gdybym ja mieszkała przed mostem, chyba dobrze mówię, no to nie chciałabym codziennie przez ten most dojeżdżać na wydział, po prostu wiecie, o co mi chodzi, w razie jakichś korków, tramwaje tam nie jeżdżą i tak dalej, więc to też warto zwrócić na to uwagę. Jeśli chodzi o umowy na mieszkanie, no to umowy są różne. Tutaj trzeba się dogadać z właścicielem, jak Wam będzie bardziej pasowało. Jeżeli jesteście zdecydowani, że będziecie chcieli mieszkać w tym mieszkaniu, to możecie podpisać umowę na przykład na rok z miesięcznym wypowiedzeniem, czyli ewentualnie właściciel albo wy miesiąc wcześniej wypowiecie umowę i po 30 dniach będziecie mogli się wyprowadzić. Różne inne opcje są z tymi umowami, ale moim zdaniem taka jest najlepsza, bo gdy coś się stanie, to po prostu możecie wypowiedzieć miesiąc wcześniej albo wypowiedzieć i za miesiąc się wyprowadzić. Coś, o czym też rzadko się myśli, kiedy się przeprowadza i szuka mieszkania, to jest to, co w tym mieszkaniu jest. Są mieszkania puste, tylko z kuchnią i łazienką, wiecie, po prostu bez mebli w pokojach. Są mieszkania wyposażone, są mieszkania półwyposażone, no są bardzo różne standardy, także trzeba zwrócić uwagę na to, czy jest pralka, no bo to jednak jest ważna sprawa, czy jest odkurzacz, czy jest żelazko, czy są naczynia może, bo czasami się zdarza tak, że są. Co musicie w ogóle zabrać z domu i co będziecie musieli dokupić, czy jest pościel, czy są jakieś dywany i tak dalej, i tak dalej. Ja na przykład miałam swoje biurko i tutaj było biurko, tak więc właścicielka po prostu to biurko zabrała, więc myślę, że z tym też nie ma problemu, jeżeli wolicie swoje meble albo chcecie sobie jakieś kupić, to na pewno z właścicielem możecie się dogadać. Ja w tamtym mieszkaniu zdaje się, że też coś wynosiłam. Nie, chyba nie, ale koleżanka wnosiła, także na pewno dogadacie się z właścicielem, to nie jest żaden problem. Dla nich też myślę, że to nie będzie jakieś wielkie zawieszanie, także spróbujcie po prostu zapytać się od razu, kiedy oglądacie mieszkanie, o wszystko, co możliwe, wszystko, co Was ciekawi. Właściciel zazwyczaj Wam powie, ile trzeba gdzie dojechać, gdzie są przystanki autobusowe, sklepy, no i jakieś tam inne rzeczy, typu właśnie co jest w mieszkaniu i tak dalej. Jeżeli chodzi o mieszkania studenckie, bo wiem, że ten filmik może się przydać komuś, kto po prostu szuka mieszkania, a niekoniecznie jest studentem, to ja zwróciłabym uwagę na drukarkę, ponieważ drukarka no raczej nie będzie w mieszkaniu, ale jeżeli będzie, to cud. Ja mam swoją drukarkę, kupiłam, no i uważam, że to jest niezbędnik, jeżeli chodzi o studia, ponieważ no, drukuje się bardzo dużo, ja mam drukarkę ze skanerem, także w razie jakiegoś skanowania notatek czy coś, to jest niezbędnik. No i myślę, że to jest ważne, bo czasami nagle coś nam się przypomni, coś musimy wydrukować przed zajęciami, jakąś pracę, zapomnieliśmy albo po prostu kończyliśmy w nocy i zasnęliśmy i nie chce nam się biegać gdzieś do drukarni, możecie sobie to wydrukować w mieszkaniu, także to jest moim zdaniem taki przyrząd, taki sprzęt, który raczej nie będzie w mieszkaniu, ale jest ważny z takich praktycznych względów. No i to chyba były takie najważniejsze rzeczy. Mówiłam o lokalizacji, o tym, co w mieszkaniu, jakie są mieszkania. Jeszcze pewnie ktoś z Was się zapyta, gdzie ja szukałam mieszkania. Ja mieszkania szukałam tylko i wyłącznie w internecie. Nie szukałam w gazetach, nie szukałam na jakichś ogłoszeniach nigdzie, ale czasami coś się trafi. Polecam OLX-a, ewentualnie jakieś Gumtree i takie strony internetowe, ponieważ często te ogłoszenia są zamieszczone na różnych właśnie stronach i się powtarzają, także przeglądajcie intensywnie te strony, a na pewno znajdziecie. Jeżeli przeprowadzacie się albo będziecie studiować w mieście, które jest na przykład na drugim końcu Polski od Waszego rodzinnego miasta, to polecam umówić się na jakieś 7 do 10 mieszkań, żeby obejrzeć w ciągu dnia. Ja wiem, że to jest ciężkie, bo jeżeli to jest duże miasto, to trzeba jednak dojeżdżać i tak dalej, ale oglądanie mieszkania to zwykle jest ewentualnie jakieś 10 minut, może 15 i wychodzicie, także myślę, że warto obejrzeć więcej.
Ja jak szukałam pierwszego mieszkania, to oglądałam 7 takich mieszkań i ostatnie właśnie było tym, na które się zdecydowałam. No i też zapisujcie sobie od razu wszystko, czy to na telefonie, czy na jakiejś kartce, bo ja za chwilę wszystkiego zapominałam i nie pamiętałam, jakie były koszta, gdzie tu był przystanek i tak dalej, więc gdybym się zdecydowała, to musiałabym znowu dzwonić, znowu się dopytywać, także warto sobie wszystko zapisać na przykład na telefonie. No i wydaje mi się, że to by było tyle. Pamiętajcie, że warto szukać mieszkania ze znajomymi. Ja chyba na tą chwilę nie zdecydowałabym się na mieszkanie z kimś zupełnie obcym, bo czasami zdarza się tak, że na przykład mieszkają studenci z jakimiś starszymi osobami, które pracują, także to zależy od Was i od Waszych wymagań. Ja na przykład ze względu nawet na to, że nagrywam na YouTubie, wolałam mieszkać w mieszkaniu, a nie w akademiku, ale też słyszałam wiele pozytywnych rzeczy o akademikach i wiele negatywnych, także tutaj nie będę się też wypowiadać na temat, którego do końca nie znam. Wszelkie jakieś dodatkowe pytania zostawiajcie w komentarzach, no i piszcie o czym dokładnie, co Was ciekawi na kolejny odcinek. Czy to będzie USOS, czy to coś innego, ponieważ uznałam, że mieszkania po prostu muszą być, że tak powiem, odbębnione. No i mam nadzieję, że wszyscy pomyślnie znajdziecie dobre mieszkania. Nie przejmujcie się tym, ja po pół roku się przeprowadzałam. Na szczęście na razie nic się takiego nie zapowiada, więc prawdopodobnie jeszcze przynajmniej raz na studiach zmienicie mieszkanie. A ja dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek. Pa, pa!